Cześć, jestem Klawia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Zobacz, jak sprytnie Krysia rozwiązała zadanie. Za 15 bułek zapłacono 9,60 zł. Ile trzeba było zapłacić za 10 bułek? Rozwiąż poniższe zadania w podobny sposób. I tylko od siebie powiem, że no nie znoszę takiego liczenia. Wolę to policzyć normalną proporcją, jest szybciej, człowiek się tak nie myli. Ale niestety to zadanie polega na tym, że mamy to rozwiązać w podobny sposób. No to lecimy. W trzech szklankach mieści się. No to mamy tak. Trzy szklanki. To. Tyle mąki. Cztery szklanki mąki, ile to kilogramów? Czyli musimy sobie wyliczyć jedną szklankę. I czyli mamy tak, 0,63 kg dzielimy, tu były 3 szklanki, no to jedna szklanka, no to dzielimy przez 3. Mamy 0,21 kg. Teraz mamy 4 szklanki. Czyli to, co nam wyszło dla jednej szklanki, mnożymy razy 4. Podpunkt A za nami. Podpunkt B. Za 400 gramów pewnej wędliny zapłacono. Czyli mamy 400 gramów wędliny. Zapłacono 8,40. Ile kosztuje 1 kg tej wędliny? No to my potrzebujemy 100 gramów. Zatem 8,40, tu było 400, to dzielimy to na 4 i mamy 2 zł 10 100 gramów. Dla przypomnienia, 1 kg ma w sobie 1000 gramów, czyli jak my sobie weźmiemy tutaj to, co mamy, hop, to mamy 10. Ok, czyli weźmiemy sobie 1000 gramów. Bo to jest 1 kilo. I to, co mamy tu, wymnożymy razy tą dychę. Bo to jest dla 100 gramów. Mamy 21 złotych. Nawet nie trzeba przecinka wpisywać. No to C. Za 3 kg cukierków zapłacono. Nie trzeba zapłacić za 2 kg. No to musimy się znów doliczyć 1 kg. Dzielimy to przez 3. Teraz to, co nam wyszło tu, będziemy wymnażać razy 2 kg. Tada. Dobra, no to podpunkt D, tutaj może wpiszę. W łyżeczce o pojemności, czyli mamy 15 ml, mieści się 1,2 dekagrama cukierków. Cukru, przepraszam. Ile cukru mieści się w szklance o pojemności 250 ml? To musimy teraz znaleźć wspólny dzielnik. Dla 15 i 250 będzie to oczywiście 5. Czyli tu piszemy sobie 5 ml. To, co mamy tu, dzielimy w takim razie przez 3 i wychodzi nam 0,4 dekagrama. No to teraz w 250 ml 250 na 5 to 50, czyli robimy 0,4 razy 50 i wychodzi nam 20 dekagramów cukru. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.